Witajcie, widzę, że próba autostradowa Audi A6 C4 2.6 V6 Wam się bardzo podobała. No kurczę, w kilka dni ponad 100 tysięcy wyświetleń. Bardzo ładnie, dziękuję. Dziękuję. Dziś więc przejście graniczne w Kołbaskowie miniemy sobie Mercedesem klasy C, również z silnikiem 2.6 V6 pod maską. Przed Wami Mercedes C240 W203, rocznik 2003. Samochód ten napędza jednostka M112 E26, skonfigurowana z pięciobiegową automatyczną skrzynią biegów. V6 o pojemności 2,6 litra, moc 170 koni mechanicznych oraz moment obrotowy 240 Nm. W 2003 roku była to najmniejsza V6, jaką mogliśmy spotkać w C-klasie. Producent deklaruje, że ta maszyna z tym silnikiem uciśnie ponad 230 km na godzinę. Jako że znajdujemy się właśnie przed przejściem granicznym w Kołbaskowie, co najmniej dziwne by było, gdybym tego nie zweryfikował. Najpierw jednak krótko zobaczmy sobie, czym w ogóle wybieramy się dziś na wycieczkę za granicę, później startujemy. No to proszę bardzo, srebrna strzała. Mercedes W203. Samochód ten został wyprodukowany w 2003 roku, więc jest to teoretycznie przedlift, ale w rzeczywistości taki trochę polift. Mimo że to jest przedlift, mamy tutaj już kilka elementów z polifta. Przykładowo inne są troszeczkę zderzaki. Mamy też tutaj oryginalnie Bixenon, także reflektory mają gładkie klosze. Akurat reflektory Bixenonowe szły też w niektórych przedliftach, chyba od 2002 roku, jakoś tak. Felgi mamy tutaj zmienione, pochodzą one, tak jak mi właściciel mówił, od Mercedesa CLS. Samochód prezentuje się naprawdę bardzo ładnie, jest super utrzymany, no ma już 17 lat. Wygląda bardzo fajnie, te C-klasy mi się bardzo zawsze podobały, no z czarnymi szybami, taki mały bandziorek. Proszę bardzo, Mercedes Gang Polska, także jakby nie patrzeć, motobandziorek. Samochód jest dość głośny, ponieważ ma zmodyfikowaną końcówkę wydechu, ostatni tłumik. Tak to wygląda. No zajrzyjmy sobie do środka. Posłuchajmy sobie, jak się otwierają i zamykają drzwi. No bardzo ładnie, delikatnie, pełny dźwięk. Boczek drzwiowy, w ogóle nie widać na nim zużycia. Elektryczny fotel kierowcy, pasażera jest manualny. Przestrzeń pasażerska z przodu. Skóry, tempomat, czujnik zmierzchu, czujnik deszczu. No wejdźmy sobie do środka. Środek, jak widzicie, mamy tutaj przedliftowy. Przedliftowy komand z kolorowym wyświetlaczem LCD, dwustrefowa automatyczna klimatyzacja, dekory takie jak w C30 AMG, którą Wam kiedyś na kanale prezentowałem. Fotele są też chyba identyczne jak w C30 CDI AMG. Zegary są tutaj również przedliftowe, potężny prędkościomierz, ale przykładowo manetka tempomatu jest poliftowa. No i tak oryginalnie ten samochód wyszedł z fabryki. Proszę bardzo, tutaj też wisi taki odstraszacz dla osób, które bezcelowo blokują lewy pas. No nie wiem, czy to coś daje. Podobno tak. Może się przekonamy. No dobra, to odpalamy sobie silnik. Jedno cyknięcie. Maszyna już nam chodzi. Mamy tutaj ogranicznik, jak stoimy, do 4000 obrotów. No dobra, to myślę, że możemy ruszać. Wcześniej padał deszcz, ale już jest sucho. Ale jakby z powrotem zaczęła nawalać jakaś ulewa. Mamy na szczęście dobre, bardzo, chyba nowe pióra wycieraczek. Parking przed przejściem granicznym w Kołbaskowie. Typ z kamerą na czole. Dzień jak co dzień.
Teraz nasza kolej próby autostradowej. Wszyscy sobie na razie jedzą kanapki na parkingu. No to wjeżdżamy. Klimatyzacja wyłączona. Słyszycie, jak ten samochód już nam buczy? W ogóle go nie kręcę jakoś nie wiadomo jak wysoko. Bardzo lubię W203. Są fajnie wykonane. Takie wszystko, czego nie dotkniemy, jest takie mięsiste jakby. Jeszcze polska strona. Mamy tutaj ograniczenie do 110 i zaraz do 80. Mamy dzisiaj też pomiar GPS. Wziąłem drugi telefon, odpaliłem. A niech kurczę będzie. Sprawdzamy przecież deklarację producenta, no to trzeba. Lecimy. Ogólnie ten samochód jest bardzo cichutki, gdy ma seryjny wydech. No ale tutaj modyfikacja tłumika końcowego. No jest tutaj głośno, jak depcze się. Mijamy przejście graniczne w Kołbaskowie. Wiatr, jak widzimy, jest boczny. Także, czy to w jedną, czy w drugą stronę, pomiar powinien być taki sam. Wszyscy nas wyprzedzają, jest tutaj ciągle 80, no łamią przepisy. Niemiecka strona. No i deptamy. Ale silnik tutaj chodzi naprawdę pięknie, aksamitnie. Bardzo ładny dźwięk. No i już 200 km na godzinę z palcem w uchu. Hamujemy, bo tutaj będzie wyprzedzanko. Lexus. Ciekawe, czy hybrydowy. Ale Lexusy terenowe, nawet hybrydowe, mało nie będą paliły na trasie. Kickdown. I kontynuujemy. Prawego pasa jeszcze nie zajmujemy, bo będzie zaraz wyprzedzanie. Nikt nas dzisiaj jak na razie nie goni. Nie no, auto jest bardzo fajnie wyciszone. Nie słychać tutaj aż tak bardzo szumu powietrza, mimo że auto ma już 17 lat na karku. Słyszymy tylko wydech. Ale w sumie jak się tak depnie, to też nie jest jakoś tak głośno. Zależy w jakich partiach obrotów. No jak widać, rękawice bokserskie nam tutaj nie pomagają raczej. Teraz lekko pod górę. Zawsze gdy jest pod górę, to później będzie z góry, wiadomo. Sprawa, rzecz jasna, że tak to ujmę. Jak na razie było 200 km na godzinę według GPS-u. Już 221, według GPS-u 217. Kurczę, 170 koni, a bardzo ładnie się odpycha, no. Tutaj sobie odpuścimy, bo są też inni uczestnicy ruchu. Jadą sobie troszeczkę spokojniej. Chociaż nawet nie tak spokojnie. Jakaś A4, B8 po lifcie. Trochę ją tu przegonimy. Dwie końcówki wydechów po lewej stronie, więc pewnie to jest 2.0 TDI. Sam mam 2.0 TDI. Wcale nie są to takie złe samochody. Tutaj na spół.
puszcza, ale nie depniemy mu, pozwolimy mu też wyprzedzić. Spokojniutko. To jeszcze nie jest nasz odcinek specjalny. Także się nie martwcie. Jak na razie było już 230 km na godzinę według GPS-u. A myślę, że samochód wciąż ma potencjał. No, pan tutaj sobie jedzie rozważnie 190. Ale w sumie bez sensu, żeby zjeżdżał na prawy pas. Możemy sobie tak jechać. Tutaj już depniemy. Troszkę go postraszymy. O tak, właśnie o to mi chodziło. Czysta, piękna współpraca. I o to chodzi. Kurczę, odcinek po polskiej stronie zbytnio nie różni się od tego po niemieckiej, ale tutaj możemy pędzić nawet 700, a w Polsce już nie. ...234, odpuszczamy. No dzisiaj jest troszeczkę ruch w stronę Berlina. Kickdown. Może jeszcze nie. Pięknie, prawy pas. I lecimy. Teraz my na prawy. Zawsze może ktoś być szybszy. No kurczę, zawsze może być ktoś szybszy. No 235 km na godzinę według licznika. Tutaj samochody ciężarowe się wyprzedzają. Zobaczymy, zawrócimy sobie, może w stronę Szczecina będzie ruch mniejszy, no i przyciśniemy jeszcze raz. No muszę przyznać, wydech nam się już troszeczkę rozgrzał. Samochód głośniej burczy. Zjeżdżamy na Szmyln, zawrócimy sobie. Przed nami Passat B7, ciekawe czy też na próbę autostradową, bo zawracał, może będzie na drugim zjeździe. Jakby ktoś szukał pokoju w Łebie, to proszę bardzo, darmowa reklama, zapraszam. Ale spokojniutko, jak nie wkręcamy auta na obroty, jest ono cichutkie. Będziemy jechać spokojnie. Tutaj jakieś krzaki wszędzie. Nie będziemy straszyć zajączków, czy też sarenek. No ale w sumie tutaj tunel. Uchylimy okno. Ja pierdziele. No mruczy elegancko. Wjeżdżamy z powrotem na autostradę. A11. Ale ładnie ten samochód się zbiera, no kurczę, najsłabsza V6. Fajna alternatywa dla czterocylindrówek z kompresorem. Jeśli ktoś chce mieć taki ciekawszy dźwięk. No i ciśniemy. Jedziemy na benzynce, samochód ten nie ma instalacji gazowej. Właściciel tutaj przejeżdża rocznie tym autem 10 tysięcy kilometrów. Ogólnie przejechał już 30 tysięcy. I nic w tym samochodzie mu się nie zepsuło. No, rękawiczki. Bardzo dobrze. Widzicie, to jednak troszeczkę chyba działa. Honda Accord. Oj, widzę w komentarzach, żebyście chcieli test taki z silnikiem 2.4. No zobaczymy, może się taka trafi. Teraz było pod górkę, ale mimo wszystko lecimy już ponad 200 km na godzinę.
210. Auto bardzo fajnie i pewnie się prowadzi. Niemiecka maszyna stworzona na niemieckie autostrady. Odpuszczamy, nie będziemy marnować tutaj i zużywać klocków hamulcowych. Tu ktoś wystraszony wyprzedza jakiś samochód służb. No, za pierwszym razem, gdy się wyjedzie za granicę, trzeba się troszeczkę przełamać, by wyprzedzić policję przy 250 km na godzinę. Ale ja już jestem w sumie zahartowany. No kurczę. I lewe pasidło zajęte. Troszeczkę kropi deszcz, ale my się tym w ogóle nie przejmujemy. Pióra Boscha. No. No a czwóreczka. Prawy pasiorek. Nie ma się czego bać. Po prawym pasie też można jechać szybko, jeśli jest pusty. Wycieraczki działają bardzo dobrze, nawet przy takich prędkościach. No i czy to będzie nasza chwila prawdy? Przedzanko. No 241 km na godzinę, 170 koni mechanicznych, według GPS-u wyszło 236 km na godzinę. No nie wiem, czy jest sens jeszcze raz próbować. Chyba nie, także sprawdzimy sobie obroty. 140 km na godzinę. Nie, momencik. Musimy poczekać, aż sobie bus zjedzie. No i zjechał. 140. Piąty bieg. I 3500 obrotów. Zjeżdżamy na prawy. Zwalniamy spokojnie do 120. 120. 3000 obrotów równo. I stówka. Oj, pan z busa musi być wkurzony. No ale tutaj ważne badania. 100 km na godzinę, 2500 obrotów. Myślę, że Mercedes poradził sobie z próbą autostradową bardzo dobrze. Myślę, że próba autostradowa wam się podobała. Także pozdrawiam i do zobaczenia w jakimś kolejnym odcinku. Na razie, trzymajcie się.